Gościmy dzisiaj u biskupa kalickiego, księdza Damiana Bryla, w okresie bardzo szczególnym, bo w okresie świąt Bożego Narodzenia. Księże biskupie, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich. Rola rolnika w Biblii jest w sposób szczególny podkreślona. Wiele przypowieści odnosi się właśnie do pracy na roli. Pan Jezus spotykał się z wieloma rolnikami, ponieważ ówcześni mieszkańcy Palestyny zajmowali się głównie rolą. I dlatego Jezus często używa symboliki, obrazów z życia rolników po to, żeby wytłumaczyć często skomplikowane prawdy dotyczące Bożego Królestwa. Dlatego rolnicy byli bliscy sercu Pana Jezusa. Na naszym kanale dużo mówimy o technice rolniczej, o sposobie prowadzenia upraw, ale również rolnictwo, rolnik to rodzina. W okresie świąt właśnie Bożego Narodzenia w sposób szczególny możemy podkreślić, że właśnie rodzina w czasach niekiedy trudnych dla rolnictwa jest dla niego samego, dla rolnika, ogromnym wsparciem. Myślę, że to jest bardzo ważna myśl, ponieważ często właśnie widzimy technologie, sprzęty. Bogu dziękować, że mamy coraz lepsze, ale przede wszystkim trzeba dostrzec konkretnego człowieka z jego przeżyciami, z jego kondycją, z jego zdrowiem, także z jego zdrowiem takim i kondycją psychoduchową. I myślę, że rodzina dla każdego rolnika jest bardzo ważnym środowiskiem, zresztą jak dla każdego z nas, środowiskiem życia, wzrostu, bo przecież życie rolnika to nie tylko praca, to przecież także relacje, to przecież najbliżsi, z którymi dzieli. Pamiętajmy też, że wielu rolników angażuje całe swoje rodziny w pracę, w życie swojego gospodarstwa. Właściwie myślę, że w większości gospodarstw właściwie wszyscy pracują. Wiara u rolników, wiara w rodzinach rolniczych jest bardzo silna. Życie i praca rolnika myślę, że jakoś naturalnie może otwierać na Pana Boga. Może pomagać w życiu wiary, bo przecież rolnik chyba jak niewiele innych zawodów doświadcza, że nie wszystko od niego zależy. Doświadcza, że ważna jest jego praca, zaangażowanie, ważne są nowe technologie, maszyny, ale jest jeszcze coś więcej. Jest jeszcze coś, co ma wpływ na ostateczny wzrost zwierząt, plonowanie i to doświadczenie, że nie wszystko ode mnie zależy. To doświadczenie, że czasami wobec niektórych doświadczeń jestem jakoś niemocny albo czasami nawet bezradny, słaby, powoduje, że jakoś naturalnie otwieramy się na Pana Boga, zapraszamy Go w to nasze życie. I dlatego myślę, że wielu rolników jest ludźmi wiary, jest ludźmi, niektórzy nawet głębokiej wiary, znam wielu takich. Właśnie przez to doświadczenie typowo rolnicze, spotkania z przyrodą, ale też spotkania właśnie z takimi doświadczeniami, które przerastają człowieka, to może na Pana Boga otwierać i wielu otwiera. I dlatego to życie religijne, duchowe rolników jest takie bogate. Mimo, że wielu z nich ma bardzo wiele pracy, zaangażowania, to jednak znajdują czas, żeby się modlić i to solidnie modlić. Znajdują czas, żeby uczestniczyć w liturgii mszy świętej w niedzielę. To jest takie bardzo dla nas wszystkich budujące i ważne. I myślę, że ten klimat świąteczny, takiego trochę zatrzymania, podumania nad ważnymi sprawami jest ważny. I myślę, że wielu rolników, zresztą nie tylko myślę, jestem przekonany, bo wielu spotkałem, którzy dzielili się takim doświadczeniem, którzy właśnie w świętach odkrywali jakąś taką też siłę i nadzieję, o czym wspomniał Pan. Ta siła i nadzieja świąt wynika z odkrycia prawdy, że wielki Bóg, który jest Panem wszystkiego,
od którego zależy ten świat i wszystko, co się w nim, na nim dzieje, że ten wielki Bóg przychodzi do nas, żeby być z nami, żeby być blisko nas, no bo Mu zależy na nas, bo to, co dla nas, co się z nami dzieje, jest dla Niego ważne. I dlatego nasze serce jakby inaczej zaczyna funkcjonować, nabiera ducha, napełnione jest pokojem. I jakoś z nadzieją patrzymy na to wszystko, co przed nami, mimo że czasami zewnętrzne okoliczności nie zawsze ku tej nadziei nastrajają. Jednak jest coś, co odkrywamy na modlitwie, w spotkaniu z Bogiem. Jest jakieś doświadczenie, którego owocem jest pokój i nadzieja. To doświadczenie bezradności w takim naszym przeżywaniu może nas otwierać na Pana Boga. I wielu ludzi, wiele osób, wielu rolników rzeczywiście na Pana Boga otwiera, ale może także prowadzić nas do frustracji, może prowadzić do zamknięcia. I to wtedy jest bardzo trudne. Księże biskupie, czego moglibyśmy życzyć rolnikom na święta Bożego Narodzenia? Przede wszystkim chciałbym życzyć spotkania z tym, który do nas przychodzi. Chciałbym życzyć, żeby w tym całym biegu wielu spraw udało się zatrzymać. Udało się zatrzymać, żeby się spotkać. Żeby się spotkać z najbliższymi, ale też żeby się spotkać z tym, który do nas przychodzi, który stał się człowiekiem, który chce być wśród nas. Żeby w całym tym biegu znaleźć czas, żeby się spokojniej pomodlić, nacieszyć tym, że Pan Bóg jest, i żeby udało się nabrać pokoju serca i nadziei, żeby z tą nadzieją wejść w to wszystko, co przed nami. Nie wiemy, co nas spotka, ale doświadczenie bliskości Pana Boga daje nam nadzieję, że w tym, co przed nami, nie będziemy sami. Że On jest, że On czuwa, że On poprowadzi i że może nas przeprowadzić. Co by ten pokój, radość i nadzieje, które płyną ze świąt, z prawdy o Bożym Narodzeniu, zagościły w sercu każdego i każdej z Was. Tego serca życzę.